Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Kasia, wiem, że ty też widziałaś Dogówkę, panowie. Nie, ja jeszcze nie. A widzieliście wcześniejsze filmy Wojtka Smarzowskiego, na przykład Dom Zły, bo Wesele jest trochę w innej konwencji jednak, ale Dom Zły, kto nie widział, powiem Róża państwu, też no Róża też jest trochę inna, rzeczywiście. Przez pierwsze 40 minut proszę wytrzymać. Proszę wytrzymać te pierwsze no prawie godzinę filmu. Kiedy, a Małżowina była jeszcze inna. To była sztuka teatralna, kiedy rzeczywiście z ekranu ja się czułam, jakby ktoś na mnie pluł przez te kilkadziesiąt minut. Były okropne, obrzydliwe sceny. Ludzie wychodzili z kina i nie wytrzymywali tego, co było pokazane. Natomiast potem rzeczywiście buduje się to charakterystyczne dla Smarzowskiego napięcie, i które w ostatniej minucie filmu pecha i trafiłaś na jakichś super wrażliwców. Ja uważam, że tam nie ma scen takich, żeby wyjść i opuszczać salę kinową. Słuchajcie, dwie kobiety mówią o zupełnie innej wrażliwości. Zwróćcie uwagę. No widzisz, ja jestem w takim razie, mam grubą skórę, nie jestem wrażliwa. Nie, myślę, że ty się zajmujesz kulturą, więc masz prawo innej oceny. Natomiast rzeczywiście, no to jest... Ja tego filmu nie widziałem. Ale więcej już o tym filmie nie mówcie, bo... Czy wiesz, cokolwiek byśmy mi nie powiedziały, Magda, to warto na niego pójść, bo uwierz mi, że nie jestem w stanie opisać ci ani tego, co się dzieje w tym filmie, ani emocji. Tak plastycznie to zrobiłeś, że naprawdę wydaje mi się, że połowa... Ale mam nadzieję, że ten opis to nie jest obraz naszej Drogówki. Że przede wszystkim chciałabym zdementować informację o tym, że tam właśnie jest pokazane przekręty w policji, o tym, jak oni nas oszukują na mandatach, etc. Pewnie, że pojawiają się tam takie sceny, ale w ogóle nie o to chodzi w tym filmie, powiedzmy sobie szczerze, to nie chodzi o przekręty Drogówki, raczej o grajdu, w którym żyjemy. To jest czas, kiedy... Czy o przekręty w naszym państwie. O przekręty w naszym państwie, może to nie chodzi w którym o Drogówkę, my też uczestniczymy. Znaczy nie chodzi, to już wszyscy na ten temat tak na dobrą sprawę się wypowiedzieli, prawda, bo Drogówka nie wchodzi do kin teraz, tylko jest od ubiegłego tygodnia i tak na dobrą sprawę, kto się filmem interesuje, jak to już zdążył. Jak mówicie o Drogówce, to mi się od razu przypomina obraz z jak u Pana Boga. Ale wiesz, że mi przerwałeś. Przepraszam, ale taki obraz mi się od razu pojawił. No to mówię, oni tym zepsutym nie. Tam pukają o kolano. Taką Drogówkę, naprawdę. Nie, nie, tam jest obraz jakby troszkę inny, tam się pojawiają i politycy, i pani prokurator, ile mnie pamięć, którzy mają... Ale powiem wam na koniec, jechałem przez Brzeszcz, dosyć późno, albo nawet w nocy. Zatrzymała mnie Drogówka, dwóch panów wyszło, jeden zasalutował, przedstawił się, dokumenty poproszę. Ja mu dałem oczywiście grzecznie dokumenty, jechałem z żoną, więc mam świadka. I pan przychodzi do mnie lekko uśmiechnięty i mówi tak, mamy problem. Właśnie skończyło się panu OC. Ja mówię, a kiedy? 15 minut temu, jechałem po północy. Ja mówię, i co teraz? No muszę panu zabrać prawo jazdy. Ja mówię, no cóż, no ale niech się pan nie martwi, punktów pan nie dostanie, nie zapłaci pan mandatu, bo za to nie ma mandatu, zabiorę panu prawo jazdy, za 7 dni pan w ciągu 7 dni pan odbierze, będzie wszystko okej. Okay. Ja mówię, okej, okay, dobra. Pełna kultura. Później idzie do kolegi, wraca i mówi, mamy jeszcze problem. Oh. Już nie będę wchodził, jaki problem, był jeszcze drugi problem, tak? Po czym widzę lekkie zdenerwowanie kolegi, przywołuje swojego kompana i ten szybko do mnie przybiega. Przepraszamy, mamy akcję. Oddali mi prawo jazdy. Ja mówię, panowie, jutro jadę załatwiać wszystkie formalności. Przepraszam i dziękuję. Załatwiłeś? Naprawdę załatwiłem. I powiem wam, że dawno nie spotkałem tak sympatycznych policjantów. Bez prawa jazdy po prostu dołączyłbyś do tego 500 000, jak szacuje policja, 500 000 kierowców poruszających się po naszych drogach. Nie musimy kończyć, kochani. Ja chciałabym jeszcze jedno zdanie wrócić do Drogówki, absolutnie rekomendując państwu ten film, bo naprawdę warto go zobaczyć. I bardzo bym chciała, że jeżeli będziecie państwo ten film oglądać, to żeby gdzieś z tyłu głowy pokazywało się to, że ten scenariusz został napisany kilkanaście lat temu. A jakżeż wciąż jest aktualny. O, niestety, to jest straszne. Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana.